35 metrach można wygospodarować dwa pomieszczenia oraz dużą, przestronną łazienkę. Zaraz się przekonamy. Nazywam się Aleksandra Jałocha i zapraszam do prezentacji. Pięciometrowe mieszkanie i dwa pokoje to nie lada wyzwanie, aby zachować pełną funkcjonalność, ale tutaj się to udało. Mieszkanie składa się z sypialni, salonu z aneksem z wyjściem na przestronny taras, z łazienki oraz z korytarza. Naprzeciw wejścia znajduje się sypialnia, która została odgrodzona od reszty mieszkania drewnianymi przesuwnymi drzwiami. Dzięki zastosowaniu tych przesuwnych drzwi mamy prywatność w sypialni, której nie doświadczymy w normalnej, otwartej kawalerce. Wystawa okienna w sypialni jest skierowana na północ. Spacerując z sypialni przenosimy się do części dziennej, czyli do salonu z aneksem. W części dziennej znajduje się miejsce na kanapę oraz miejsce na telewizor wraz z podłączeniem pod internet. W całym bloku jest dostęp do światłowodu. Z salonu mamy wyjście na balkon, z którego można podziwiać piękne wschody słońca. Z całkiem sporego rozmiaru balkonu możemy podziwiać przestrzeń. W najbliższym czasie nie powstaną tutaj jakiekolwiek bloki. Kuchnia, pomimo swojego małego rozmiaru, jest bardzo funkcjonalna. Została wyposażona w bardzo dużą ilość szafek, półek oraz szuflad. Pod blatem umieszczono obrotowe półki na garnki. Zostało także przewidziane miejsce na lodówkę z zamrażarką, piekarnik oraz płytę indukcyjną. W standardzie jest zmywarka oraz okap. Pod szafkami znajduje się przydatne oświetlenie LED-owe. Jak na metraż mieszkania, łazienka jest stosunkowo duża. Została wyposażona w wannoprysznic oraz całkiem sporo miejsca do przechowywania. Pod blatem znajduje się także miejsce przewidziane na pralkę. Nad gabinetem znajduje się półka oraz szafki. Mieszkanie znajduje się na 4. piętrze przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu. Mieszkanie jest aktualnie na sprzedaż. Kupujący nie płaci podatku PCC. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych prezentacji.